Dzień dobry, Państwu 14.00 zaczynamy. Drodzy Państwo, FBI prowadzi śledztwo w sprawie wydarzeń w Pensylwanii. Czy doszło faktycznie do zamachu, czy była to ustawka i prowokacja Trumpa? Zobaczymy. Mam nadzieję, że przed 18 września, czyli przed ogłoszeniem wyroku w sprawie Donalda Trumpa przez Nowojorskiego sędziego, to śledztwo się zakończy i prawda ujrzy światło dzienne. Ja tylko pragnę przypomnieć, że Donald Trump. Jest odpowiedzialny za zorganizowanie zamachu na Kapitol. Przed ma laty, gdy nie chciał oddać władzy, więc w mojej ocenie nie cofnie się przed czymkolwiek, by tę władzę odzyskać. Łącznie na przykład ze zorganizowaniem zamachu na siebie. Tutaj jednak zginęły, zginęli ludzie, więc sprawa jest bardzo poważna. Stąd na razie czekam na dalsze, na dalsze informacje ze Stanów Zjednoczonych. Czy FBI ujawni, na razie ujawniło tożsamość sprawcy. Ujawniło też zezna, ujawniono też zeznanie niektórych świadków, które niezbyt dobrze świadczą o tamtejszej policji, która nie zareagowała, pomimo tego, że ludzie zgłaszali, że jakiś mężczyzna skacze po dachach. No, wiele jest znaków zapytania, zostawmy to na razie. Ja pozostaję przy swojej hipotezie, że mogło dojść do stawki. Proszę Państwa, a e, dzisiaj chciałbym krótko porozmawiać na temat zachowania pani Dziemianowicz-Bąk, e, pani ministry, z drugą panią, panią Anną Marią Żukowską, które nie wzięły udział w głosowaniu w sprawie uchylenia immunitetu Marcinowi Romanowskiemu. To były dwa głosowania, w obydwu panie nie wzięły udziału. E, nie jest to pierwszy raz, kiedy lewica wykazuje się Ukłonem w kierunku zjednoczonej przestępczości. Od kwietnia 2021 roku dla mnie jest to bardziej niż oczywiste, że to ugrupowanie, ja ich nie mogę nazwać lewicą, bo nie mają wiele wspólnego z lewicą. To jest raczej jakaś taka lewica, spółka ZO, współpracują w ten czy inny sposób z PISem. Uderzając oczywiście w Donalda Tuska, uderzając w rząd. Lewica zgodziła się, na koalicję z Donaldem Tuskiem, na koalicję z Koalicją Obywatelską i Trzecią Drogą, ponieważ niezbyt miała wyjście, miała bardzo małe poparcie społeczne i groziło jej w ogóle nie wejście do Sejmu. I tutaj Donald Tusk na trzy tygodnie przed wyborami zachęcił wyborców do tego, by oddawali swoje głosy, jeśli nie na koalicję obywatelską, to właśnie na Lewicę czy Trzecią Drogę. Proszę Państwa, niegłosowanie w sprawie uchylenia immunitetu człowiekowi, nad którym e, ciąży 11 zarzutów karnych, e, a przede wszystkim zarzut uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej, e, która działa w ramach e, Ministerstwa Sprawiedliwości. Dotyczy to przecież wiceministra sprawiedliwości. Te zarzuty karne są bardzo poważne. E, Pani Żukowska z panią Dziamianowicz-Bąk nie skomentowały braku swojej obecności podczas tych głosowań, za to bardzo chętnie atakują, atakowały i atakują Romana Giertycha, gdy ten w ogóle nie przyszedł na to głosować, nie przyszedł, nie zagłosował, a następnie wyjaśnił dlaczego. Ja też wczoraj czytałem uwagi, wypowiedzi pań prawniczek, jednej z nich tutaj już wiadomo, które prawniczki brały udział w tych konsultacjach z Romanem Giertychem, czy rozmów, to są panie prawniczki z takiej, to jest organizacja chyba, czy fundacja, albo tam jest kilka pań, chyba nawet jeden pan, ale też występuje jako prawniczka. I te panie prawniczki to były te Adwokatki, które specjalizują się w sprawach karnych, jak same opisują, w sprawach rodzinnych, cywilnych, innych, różnych. No i przede wszystkim też wspierają tutaj kobiety pod względem problemów z dokonaniem aborcji. I to one też konsultowały treść tej ustawy. Też wspomniała ta pani prawniczka, że tutaj przede wszystkim Centrum. Legislacyjne Sejmu też brało udział w opracowywaniu tejże ustawy autorstwa Anny Marii Żukowskiej, i zarzuty Rona Giertycha są absolutnie chybione i bezpodstawne. Ja przeczytałem te uwagi, w zasadzie zachętę do dyskusji. Muszę przyznać, że przepiękna licencja poetyka. Ale jednak brak tam argumentów. Jest dużo słów, dużo tekstu, ale brak konkretów. Jednak to, co zarzucił Roman Giertych tej ustawie, nie mówię o prawniczkach, jest dosyć konkretne. Drodzy Państwo, niepokoi mnie zachowanie lewicy, gdy dochodzi do głosowań nad uchylaniem immunitetu, właśnie pisowcom, czy z Jepom, jak kto woli. Takie zachowanie wskazuje na działanie świadome, bo tutaj pragnę przypomnieć, że Roman Giertych w ten czy inny sposób wyjaśnił opinii publicznej, dlaczego nie zagłosował w sprawie tej ustawy depenalizującej pomocnictwo w aborcji. Za to te panie, obydwie, Żukowska, Zdziemianowicz, Bąk, uchylają się od złożenia wyjaśnień, dlaczego nie wzięły udziału w głosowaniu, w bardzo ważnym głosowaniu i pierwszym takim głosowaniu w historii z Sejmu RP, III Rzeczpospolitej, gdy uchylano immunitet i wyrażano zgodę na zatrzymanie i aresztowanie byłego wiceministra sprawiedliwości. Biorąc pod uwagę, że Marcin Romanowski i cały ten gang suwpolu brali udział, no nie tylko według prokuratury, według prokuratury brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która okradała skarb państwa, ale ci ludzie brali też udział w akcjach szykanujących, zastraszających, dręczących ludzi ze względów światopoglądowych, bo, drodzy Państwo, można się różnić oczywiście poglądami, ja nie podzielam wielu poglądów konserwatystów, prawicowców, nie podzielam też wielu poglądów lewicowców. Ja mówię o ludziach, którzy faktycznie kierują się ideologią, jakimś ideą, a nie agendą ustawioną z góry. No ale tu mamy do czynienia z sytuacją naprawdę wyjątkową. Były wiceminister ma być zatrzymany i a następnie stanąć przed sądem i prawdopodobnie skazany za bardzo poważne przestępstwo. I w tle mamy ziobrę, zniszczone życia ludziom, areszty wydobywcze i co sobie państwo tylko życzycie. I te dwie kobiety, yy, można powiedzieć główne bohaterki lewicy, tak zwanej lewicy, lewicy kawiorowej, gosz kawiar, mówiąc francuska, yy, nie głosują. Chciałbym też tutaj wskazać, że Roman Giertych jest, nie broniąc go w żaden sposób, to nie chodzi o obronę, to jest stwierdzenie faktu, że pan Roman Giertych, drodzy państwo, takie wyjaśnienia wobec opinii publicznej złożył. Większość polityków, która zachowuje się w sposób budzący niezadowolenie opinii publicznej, Ignoruje pytania. No weźmy chociażby e, pytania do pana Jarosława Urbaniaka z Koalicji Obywatelskiej, posła i przewodniczącego Komisji Regulaminowej, e, dotyczące sprawy Jarosława Kaczyńskiego i uchylenia jego immunitetu. Pan Jarosław Urbaniak ignoruje te pytania. Ignoruje zapytania e, państwa, opinii publicznej. E, Roman Giertych nie zignorował niezadowolenia publicznego. I ustosunkował się do tych zarzutów w sposób, bym powiedział, dosyć szeroki i pełny. I dopiero wówczas można dokonywać oceny. Ale jednak uszanował opinię publiczną, bo bez względu na to, jaką podjął decyzję z człowiekiem dorosłym i ponosi konsekwencje swoich decyzji, to jednak nam wszystkim wyjaśnił powody, nadto wskazał dosyć istotne aspekty. Które pojawiły się, tak, poprzedziły jego decyzję, czy też ją uzasadniały, czyli te błędy prawne, legislacyjne w tekście samej umowy. Ja też jestem zaskoczony, że w ogóle projekty ustaw są przygotowywane nie przez specjalistów od legislacji, tylko przez prawniczki, takie aktywistki społeczne. Proszę Państwa, wracając do Marcina Romanowskiego, bo to jest bardzo ważna kropka, którą z innymi kropkami warto połączyć. Mamy sytuację, w której tego dnia, kiedy jest procedowany wniosek o uchylenie immunitetu, są dwa głosowania, czyli uchylenie immunitetu do sprawy tych 11 zarzutów i wyrażenie zgody na zatrzymanie i aresztowanie byłego wiceministra sprawiedliwości. To pojawia się jeszcze wpis, według mnie nieprzypadkowo, pani mecenas Agaty Bzdyni, która twierdziła, że, i twierdzi pewnie nadal, że Marcin Romanowski ma dwa immunitety. Ja popytałem wielu prawników, przedstawiłem, przedstawiłem im stan faktyczny. Niektórzy się z dystansem słuchaj, nie znam się na tym dokładnie, ale jeden z moich akurat przyjaciół, który jest radcą prawnym, no nie mogę go reklamować, wybaczcie, I też prosił, mówi, nie, nie, nie mówi, oczywiście, mówi, odpowiem się na to pytanie, ale nie mieszaj mnie jakby do tego, bo wierzę że ja od polityki stronie. No i faktycznie, tutaj, mecenas stroni od polityki, rozumiem, prowadzi zbyt poważną kancelarię, by, by tutaj się bawić jeszcze w jakieś politykierstwo. Ja mi powiedział krótko, mówi, no niestety, ale pani mecenas Bzdyni jest w głębokim błędzie. Nie rozumiem w ogóle skąd ten pomysł, bo ten przepis nie dotyczy sytuacji Romanowskiej. No, ja nie będę tu występować tak w roli eksperta, bo za takiego się nie uważam. Tylko stwierdzam, jakby, że tutaj pani mecenas może, może tak być w błędzie. Ale mi chodzi o sam fakt zaistnienia w dniu. Głosowania tego wpisu pani mecenas Bzdeń oraz zachowania e, polityczek lewicy, e, pani Dziemianowicz-Bąk i e, pani Żukowskiej. Nie biorą udziału w tym głosowaniu. Drodzy Państwo, zadawanie z kolei pytań obydwu paniom mija się z celem, ponieważ one nie reagują na pytania opinii publicznej. E, z jednej strony to może dobrze, bo to jest ostatnia kadencja lewicy, oni więcej do sejmu nie wejdą, w zasadzie lewica się zupełnie rozpadnie. Ci przytomni posłowie, którzy noszą znaczki lewicy, zapewne je zdejmą, raczej będą skłonni zasilić szeregi koalicji obywatelskiej, tej, można powiedzieć, lewej czy lewicowej frakcji koalicji obywatelskiej, niż dalej kompromitować się w szeregach lewicy, nowej lewicy, czy zwał, jak zwał, jak oni się tam nazywają tym bardziej jakieś partii razem. Dla mnie temat podburzania społeczeństwa, polaryzowania w kwestii aborcji jest absolutnie niedopuszczalny. To jest zbijanie kapitału politycznego, mikropartii, mikroliderek na dosyć poważnym zagadnieniu społecznym. Jeżeli ustawa depenalizująca Pomocnictwo w aborcji i kwestie aborcyjne, powinna być głosowana w sytuacji, w której było wystarczająco dużo czasu, aby tę ustawę przygotować, przedyskutować podczas posiedzeń klubów wspólnych, osobno, skonsultowana faktycznie z Biurem Legislacji i z ekspertami od legislacji, a nie od aborcji, bo to ma zasadnicze znaczenie bo jakby treściowo, tak językowo, przygotowanie tej ustawy to jest jakby jedna rzecz, ale skorelowanie jej z innymi przepisami chociażby prawo farmaceutyczne, tak i inne przepisy, w, tak, w których pojawia się kwestia aborcji, wspominał o tym Roman Gier. A tu mamy, drodzy państwo, sytuację bardzo, bardzo poważną. Żukowska Dziemianowicz, Bok. Ja będę chciał się dowiedzieć i się dowiem, prędzej czy później, dam Państwu oczywiście znać, e, chociażby może poproszę reporterów e, telewizji pod prąd, z, z którą to jestem, jak będzie zaprzyjaźniony, pozdrawiam e, pana e, pastora Pawła Chojeckiego, e, by na korytarzu Sejmowym e, zadali pytanie jednej i drugiej. E, Politycz, tak, Polityczkom jednej i drugiej, Żukowski dziewięć bąk, dlaczego nie głosowały, dlaczego nie głosowały w tym głosowaniu. O uchylenie immunitetu i wyrażenie zgody na zatrzymanie Romanowskiego. Swoją ogólnie, jeszcze Państwu tylko powiem, że Romanowski pogodził się ze swoim losem, bo tam były różne plany, że może uciec i tak dalej, i tak dalej, ale ostatecznie pogodził się ze swoim losem. Przekonano go, że jest duża szansa. Że, jeżeli nawet trafi do aresztu, to uda się po trzech, może sześciu miesiącach uchylić ten areszt. W tym czasie, jak to bywa wśród Gangusów, oni zaopiekują się rodziną pana wiceministra, byłego wiceministra sprawiedliwości. Mafia chroni swoich. Drodzy Państwo, widzimy się o godzinie 20.00 tradycyjnie, a dajcie też znać, jakie jest Państwa zdanie na temat zachowania się lewicy. I jak tak na dobrą sprawę dobro prawa kobiet, dobro kobiet zostało troszeczkę tutaj użyte do stworzenia pewnej awantury, która miałaby uderzyć w koalicję obywatelską i uderzyć w Donalda Tuska. Udało im się to na kilka godzin, ale chyba nie na tym polega współpraca i merytoryczna dyskusja bądź przygotowanie bardzo ważnego dokumentu, jakim jest ustawa prawda tutaj powinno dołożyć należytych starań a okazuje się że to wszystko jest zrobione na kolanie kłaniam się państwu nisko do zobaczenia do 20:00